2013 roku. Czekamy na transmisję z uroczystości z Dudą. 30 sierpnia jest rocznicą NSZZ Solidarność i całego środowiska walczącego z komuną. To nie instytucje państwowe, nie Sejm dowiaduje się o tym, bo jako pierwszy. Tylko, wiecie państwo, ja jako 16-letnia dziewczyna wstąpiłam do organizacji podziemnej, która nazywała się Federacja Młodzieży Walczącej, FMW, która złamała mi życiorys, działalność tej konspiracyjnej organizacji. Była to fenomenalna, największa w Europie organizacja podziemna, walcząca w krajach dymoludów z reżimem. Pokolenie stracone dla reżimu, które dzisiaj dostaje cięgi od III RP. I za chwilę zobaczymy, jak Duda zachowa się wobec Federacji Młodzieży Walczącej. Bo tutaj tych Żydów nie musimy oglądać. Znowu kilku Żydów przy stole w żydowskiej telewizji. Nie o taką Polskę walczyliśmy, proszę państwa. Nie o taką żydokomunę walczyliśmy. Pozbyliśmy się komuny, zamieniono ją na żydokomunę. Zobaczymy jeszcze, co robi TV Trwam, która wielkie nadzieje, w której wielkie nadzieje pokładaliśmy, w której po prostu, która mnie osobiście rozczarowała bardzo. Nie wiedziałam, że ma być to telewizja PiS, jednej partii. Nie wiedziałam, proszę państwa. Paweł został wyprowadzony z celi przedmieścia Rzymu. Ale i tak z 64 miejsc na multipleksie, bo wiecie państwo, w 2006 roku Polska otrzymała 8 multipleksów po 8 miejsc na każdym w Genewie i Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji z dworakiem na czele rozdaje te miejsca. I komu je rozdaje? No, Telewizja Trwam dostała jedno po iluś tam ściszymy na razie głos, nie będziemy reklamować tutaj. Aha, się mi nie zgasza. Dlaczego? Teraz się zgasiło. No i w 2006 roku. I popatrzcie państwo, jak to dawno temu było, bo przecież mamy rok, 80 lat minęło od konstytucji kwietniowej, którą na podstawie której o ciągłość, przywrócenie ciągłości z drugą RP zabiegamy i widzimy niestety, że Andrzej Duda nie ma zamiaru przywrócenia ciągłości z drugą RP, a te pozory przy grobie Kaczorowskiego, to tłumaczę w poprzednim filmie państwu, na czym te pozory polegają, to są pozorne działania. No, pozorowanych działań to Polacy widzieli już przez te kilkadziesiąt lat komuny i żydokomuny mnóstwo. Ale o co chodzi z tymi multiplexami? Bo Królewska TV, której jestem producentem, stara się o jedno miejsce koncesjonowane przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji właśnie na tych 8 multiplexach po 8 na każdym, czyli 64. Komu się je rozdawało? Jest jeszcze kilkanaście, a może nawet kilkadziesiąt, bo 64 to jest dużo, wolnych miejsc. I komu się je rozdawało do tej pory? No więc Polsat, Jacques Solosz, dostał 13, z tego jedno udostępnił, obawiam się, że nielegalnie, żydowskiej telewizji Republika, PiS. 8, czyli cały multiplex ma... już możemy włączyć głos. Cały multiplex 1, czyli 8 miejsc ma właśnie TVP. TVP. Ale widzimy, że nie doczekaliśmy się
10:55, niestety nie ma tutaj tego Dudy, którego zapowiadali. Zobaczymy jeszcze, czy na jedynce się pojawił, czy gdzie oni się przełączyli. To zinformują. No. W każdym razie ma TVP, cały jeden multiplex dla siebie, czyli 8 miejsc, które jak wykorzystuje? 1, TVP 2. No, co tu się pokazuje? TVP Kultura, to u mnie jest na... I mimo, że mam Orange, czyli spadkobiercę Telekomunikacji Polskiej i ona mi dostarcza internet i telewizję internetową, to pod trójką nie znajdziemy, proszę Państwa, TVP 3 i tak dalej. Tylko znajdziemy zupełnie inne stacje, no prywatne. Właśnie, pomieszanie z poplątaniem, o to właśnie Żydom chodzi, bo tylko to oni umieją robić. Ale wracając do tych koncesji. Trzy koncesje ma ta żydowska telewizja TVN już i po prostu nie należy im się, według mnie. To jest jakiś skandal, jak te Dworak i ta cała pięcioosobowa rada tam Żydów w tym Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, kto ich tam posadowił, kto ich tam w ogóle zadaniuje, bo to już jest jasne, że to agentura wpływu jest obcych państw, bo to wystarczy spojrzeć, co się nadaje. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji powinna stać konstytucyjny organ na straży porządku w tych mediach, a jaki to jest porządek, widzimy na co dzień. No. I tak na przykład tam Plus jakiś telewizja ma dwie koncesje, jakieś tam Stawka TV, jakiś tam MTV, no po prostu sami obcy. Dlatego Królewska TV stara się o koncesję i mam nadzieję, że po jakimś czasie dopniemy swego i znajdzie się Królewska TV na polskim multipleksie właśnie w odbiorze naziemnym, czyli za darmo, to jest ważne, za darmo dla Polaków. Trzymam też kciuki, żeby się pan Eugeniusz Sendecki, pan doktor, przyłączył do starania o tą koncesję dla TV Narodowa, którą prowadzi od wielu lat w środowiskach narodowych, endeckich. I takie jak najbardziej działanie będziemy popierać. Na razie widzimy, że Duda się nie pojawia, spaźnia się. Albo znowu jest recenzowany. Jest! Tutaj mogę powiedzieć, kończyłem kampanię. Tak, to my skończymy.